Jamie Foxx trafił do szpitala w stanie trwa walka o jego zdrowie. 55-letni Jamie Foxx od lat cieszy się wielkim uznaniem widzów z całego świata. Serce wielu z nich zamarło dziś z powodu wieści przekazanych przez zagraniczne media i rodzinę gwiazdora. Jak podaje Variety, Foxx był ostatnio w trakcie nagrywania nowego filmu Netflixa zatytułowanego Bacchi Nation. Komediowa produkcja, w której wystąpi też Cameron Diaz, powstaje w Atlancie i w las nie trwają do niej zdjęcia. W trakcie prac nad produkcją Jamie Foxx ucierpiał z powodu poważnych medycznych komplikacji. Na ten moment nie ujawniono, czy chodzi o jakąś kontuzję, wypadek na planie lub być może niezwiązane z pracą problemy zdrowotne aktora. Według informacji zdobytych przez specjalizujący się w temacie show biznesu portal TMZ. Do przykrego zdarzenia miało dojść już we wtorek. Rodzina Foxx rzekomo wolała jednak nieco poczekać z ogłaszaniem sprawy w mediach. Córka Amerykanina Corinne Foxx opublikowała na swoim Instagramie oświadczenie dotyczące kłopotów 55-latka i jego obecnego stanu. Wygląda na to, że dzięki błyskawicznej interwencji medycznej udało się uniknąć najgorszego scenariusza. Sam Foxx ma zaś powoli dochodzić do zdrowia. Od rodziny Foxxów chcemy podzielić się informacją, że mój ojciec, Jamie Foxx, przeżył wczoraj medyczne komplikacje. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji i uważnej opiece. Jest już na drodze ku wyzdrowieniu. Wiemy, jak bardzo go kochacie i doceniamy wasze modlitwy. Rodzina prosi o uszanowanie jej prywatności, w tym czasie napisano w oświadczeniu. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa rekonwalescencja Jamiego Foxxa, ale zapewne nieprędko wróci na plan. Dopiero co mieliśmy do czynienia z błyskawicznym powrotem do zdrowia Jeremiego Rennera. Lecz lepiej nie brać tego typu rzeczy za pewnik. Otwarte pozostaje więc pytanie. Czy problemy aktora przeloza się na opóźnioną premierę Bacchi Nation? Co ciekawe. Komediowa produkcja będzie pierwszym po prawie dekadzie filmem Cameron Diaz.